Dziś w Agropasji powiemy o zespole, który w zeszłym roku miał koncerty co drugi dzień. Nie będziemy mówić o YouTube ani o Metalice, ale o Mazowszu. Maria Sikorska, dzień dobry. Zapraszam. W tym roku Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze obchodzi swoje 70-lecie. Jego występy niezmiennie przyciągają tłumy zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. To fenomen? Tak, bo zespół jest fenomenalny. Do występów Mazowsze musi się odpowiednio przygotować. A jak? Sprawdziliśmy. Wszystko musi być dopracowane w każdym calu. Szczegóły składają się na piękną całość. Pozorny rwetes i hermider to tylko część poukładanej i zaplanowanej strategii przygotowań scenicznych. Członkowie zespołu z zaangażowaniem i z mistrzowską precyzją robią wszystko, by prezentować się doskonale, nawet przy często zmieniającym się oświetleniu w garderobach przy scenie. To tylko jedna z ozdób, którą Magda założy dzisiaj na scenę. Magdo, jak długo trwa przygotowanie, zanim wyjdziesz tańczyć? Takie przygotowanie zaczyna się tak naprawdę kilka godzin przed koncertem. Zaczynamy najpierw od rozćwiczenia, rozgrzewki głosu. Później mamy krótką próbę na scenie, a później mamy taką godzinę dla siebie, na przygotowanie wszystkiego, co jest do koncertu niezbędne. Jaki jest ten makijaż sceniczny? Bo jest bardzo wyrazisty. Tak, no jednak na scenie widać nas trochę z daleka. Nikt tak nie ogląda nas z bliska, jak tutaj teraz siedzimy, więc ten makijaż musi być wyraźny. No przede wszystkim muszą być mazowszańskie czerwone usta. Mamy dużo bardzo takich mocnych elementów kostiumów i to bardzo ładnie razem współgra. Musi być mocno podkreślone oko. Mamy rzęsy. Tutaj, tak, takie wspomagamy się pięknymi rzęsami. I przede wszystkim ten makijaż ma powodować, żebyśmy wszystkie wyglądały bardzo podobnie. A zdradźmy tajemnicę, jak to jest z włosami, bo widziałam podczas próby, że nie wszystkie dziewczyny mają długie włosy, a potem na scenie pojawiają się piękne warkocze i kitki. Tak, no włosy długie mam, ale i tak wspomagamy się włosami też naturalnymi, po to, żeby wszystkie te warkocze były jednakowej długości. No i też trochę dla bezpieczeństwa, bo te włosy często się zaczepiają o kostiumy i tak to byśmy były prawie łyse po kilku koncertach, więc te włosy są takim dodatkiem niezbędnym. Każda swoje piękne, naturalne doplata. A jeśli chodzi o stroje, te stroje są bardzo ciężkie. Ile waży tak przeciętnie jeden strój? Te najcięższe kostiumy to są te kostiumy, w których się jednak śpiewa, a nie tańczy. I rzeczywiście koleżanki z chóru stoją w kostiumach, które czasami paręnaście kilo potrafią ważyć. Są z naturalnych materiałów wykonane, mają wszystkie zgodne z oryginałem ozdoby i dlatego taki kostium tyle ważyć musi. Te do tańców, do tych najbardziej dynamicznych są przeważnie lżejsze, ale i tak mają tyle elementów, halek, bluzek, wszystkiego, że swoje ważyć muszą. Garderoby są pełne pięknych strojów, butów i ozdób. Odnaleźć się w tym wszystkim to prawdziwa sztuka. Członkowie Mazowsza radzą sobie z tym doskonale, tym bardziej, że podczas występów zazwyczaj przebierają się kilka razy. Nawet mistrzom zdarzają się jednak małe wpadki. Zdarza się, że te przebiórki mamy bardzo mało czasu na to, żeby się przebrać, więc zazwyczaj prosimy koleżanki w pogotowiu, więc każdy raczej każdemu pomaga i no staramy się raczej przed koncertem układać to wszystko tak, żeby mniej więcej wiedzieć, gdzie co leży, bo jest mało na to wszystko czasu, więc każda sekunda jest cenna i wszystko jest ułożone tak, żeby jak najszybciej to wszystko na siebie ubrać. Mnie osobiście zdarzyło się wyjść na scenę bez fartuszka, przy czym panie garderobiane to widziały, ale po prostu nie chcąc mnie stresować, kiedy ja już byłam na scenie jako jedna, bez tego fartucha, powiedziały mi dopiero po zejściu ze sceny, a wiesz, że nie miałaś fartucha? I dopiero wtedy zaczęłam się śmiać, bo gdybym wiedziała o tym przed wyjściem na scenę, to już pewnie bym się zestresowała, byłby szał, żeby biegać i tego wszystkiego szukać. Zespół Mazowsze liczy ponad 140 osób. Bycie jego częścią to dla wielu z nich spełnienie marzenia życia. To jest bardzo wzruszające, kiedy na przykład jesteśmy za granicą i ta publiczność wstaje po koncercie i 3,5 tysiąca ludzi na widowni śpiewa nam na stojąco 100 lat, więc to jest taki moment, kiedy człowiek stoi na scenie, kręci mu się łezka w oku i wtedy wie, że to całe poświęcenie, które tutaj, ta ciągła walka i te codzienne próby, wie, po co to robi. Na początku występowałam w zespole amatorskim, zespół rzeszowiacy z Mielca.
I tak zaczęła się moja pasja i miłość do folkloru, miłość do sceny. Zawsze Mazowsze było obecne u mnie w domu. Moja mama słuchała Mazowsza, bardzo była zakochana w tym zespole. Moja babcia miała styczność z zespołem Mazowsze, ponieważ dostała się do zespołu Mazowsze, gdy jeszcze pani Mira Sygietyńska prowadziła przesłuchania. Ale niestety, ze względu na to, że tam finansowo było, że tak powiem, ciężko w domu u mojej babci, niestety nie miała okazji trafić do zespołu. I tak ta miłość mojej mamy do zespołu została przekazana też mi. Zarządzanie takim zespołem to logistyczne wyzwanie, a koncertów jest naprawdę sporo, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Mamy różne przejścia. Ostatnio wyjeżdżaliśmy w maju do Irkucka na Syberii, ponieważ jest nas bardzo dużo, 140 osób, więc musieliśmy polecieć dwoma samolotami, a oprócz tego wyczarterować samolot cargo, który przewiózł same nasze stroje i rekwizyty, które po uszczupleniu, zaznaczam, bo zabraliśmy tylko te tańce, taki program zrobiliśmy, żeby kostiumy nie były zbyt ciężkie. Samolot cargo zabrał 5 ton naszych kostiumów. Przeleciały sobie do Irkucka, samolot poczekał i zabrał je z powrotem. Także jest to dosyć duże logistyczne przedsięwzięcie. Zresztą każdy koncert w Polsce również wygląda tak, że jadą trzy autokary, tir, ciężarówka, bus z obsługą techniczną. Obecnie polski folklor przede wszystkim cieszy oko. Piękne stroje, mieniące się różnymi kolorami, dynamika ruchu wirującego w rytm pięknej muzyki robią ogromne wrażenie. Doskonałe kompozycje choreograficzne oparte na krokach poloneza, mazura czy kujawiaka zachwycają swoją poetyką i rysunkiem. To wszystko sprawia, że występy zespołu odbierane są jako coś wyjątkowego i nagradzane są wielominutową owacją na stojąco. Zespół Mazowsze to marka, która rozreklamowała polski folklor na całym świecie. Jak w ciągu tych 70 lat zmienił się zespół? Tak, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że powstawał w sposób szczególny. Ta cała idea i to przede wszystkim ten pomysł, w jaki sposób ją zrealizować, w moim odczuciu był zjawiskiem wyjątkowym. I dlatego chyba przede wszystkim ten zespół przetrwał tyle lat, podoba się dalej i rosną nowe pokolenia i one dalej chcą oglądać, słuchać Mazowsza. No, a poza tym jest to język Mazowsza artystyczny jest niezwykle komunikatywny i on dociera do ludzi, którzy z tą kulturą polską nie mają nic wspólnego. Doskonale odbierany jest nie tylko w Ameryce, ale także na przykład w Chinach czy Japonii, co może wydawać się mało profesjonalne, że nasi artyści również wzruszają się, odbierając tę niesamowitą energię, niepowtarzalną chyba dla odbierania innej sztuki. To jest niebywałe i ci ludzie przeżywają to jako osobistą podróż nie tylko do własnego wnętrza, ale do tego, skąd wyrośli. I chyba to jest ta siła, która emanuje do zespołu i od zespołu. Zespół ewoluuje, tak jak język artystyczny. Cały czas podlega transformacji. Powiem tak, w pewnym sensie przystosowania do tej rzeczywistości ogólnej świata, rozwoju w ogóle we wszystkich dziedzinach, ale także ewoluuje ze względu na inną technikę, która pozwala inaczej przedstawiać właśnie daną dziedzinę sztuki. Dwa serduszka, cztery oczy, ojojoj. Zainteresowanie folkowymi klimatami nie gaśnie. Przyczynił się do tego także film Zimna wojna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, w których zagrali członkowie zespołu Mazowsze.
Wydarzenia pokazane w filmie rozgrywają się w latach 50. i 60. XX wieku w Polsce i budzącej się do życia Europie, a w ich tle wybrzmiewa wyjątkowa ścieżka dźwiękowa, będąca połączeniem polskiej muzyki ludowej z jazzem i piosenkami paryskich barów minionego wieku. Przewodnim motywem muzycznym w filmie stają się mazowszańskie dwa serduszka wykonywane przez Joannę Kulik w aranżacji Marcina Maseckiego. Zespół Mazowsze był inspiracją do powstania filmu Zimna wojna i jest tam zespół Mazurek, który właściwie nawiązuje do historii Mazowsza. Tak, zdecydowanie. Paweł Pawlikowski, pierwszy raz pojawił się w Karolinie, właśnie szukał inspiracji do swojego nowego filmu i ją znalazł, czego jest przykładem Zimna wojna i bardzo się cieszymy, że zespół mógł być inspiracją do filmu, który teraz święci takie triumfy. To nas ważne i tak, gratulacje miłe. Też dla pani. Była pani koordynatorką, bardzo ważną osobą, która podpowiadała tutaj od strony Mazowsza, jak to powinno wszystko wyglądać. No, miałam tą przyjemność i miałam to zadanie koordynować od strony choreograficznej, tanecznej i ruchowej i zespół Mazowsze i aktorów. Byłam też konsultantką Joanny Kulik i pani Agaty Kuleszy, jeżeli chodzi o ruch. Jakimi były uczennicami? O, cudownymi. Bardzo, bardzo, bardzo dobrymi i świetna współpraca, świetne porozumienie. Więc... Co je najbardziej zaskoczyło, czy z czym miały największe problemy? Na im plus zaskoczyła dyscyplina pracy w zespole, tak, że zespół wykonujący wspólnie taniec jest bardzo skoncentrowany. Co było największym wyzwaniem dla aktorów, jeśli chodzi o taniec, śpiew? No na pewno, jeżeli chodzi o taniec, na pewno największym wyzwaniem była praca w grupie, w konkretnej choreografii, w konkretnej przestrzeni. I to dla tancerzy profesjonalnych zespołu Mazowsze wymaga długoletnich, wielogodzinnych prób. A tutaj na przykład Jasia Kulik musiała się przygotować w zasadzie w kilka miesięcy. Przyjeżdżała do Karolina, odbywała z nami tutaj codziennie lekcje, próby. Myślę, że efekt jest bardzo dobry. Tego jesteśmy... Co widzimy na ekranie. Tak? No i swoje 5 minut przeżywa piosenka, utwór wykonywany przez Mazowsze, Dwa serduszka, cztery oczy. No tak, utwór bardzo związany z zespołem Mazowsze, skomponowany przez Tadeusza Sygdyńskiego od wielu, wielu lat w repertuarze zespołu. Nasza też jedna z ukochanych i takich sztandarowych, tak, piosenek, poza Kukułeczką czy Ptaszkiem, to właśnie, czy Cyt Cyt, to właśnie są Dwa serduszka. I cieszy nas bardzo, że w ten sposób też nie tylko w Polsce, ale za granicami można wypromować polskie melodie, tak? Polskie... Bo w Cannes zabrzmiały polskie melodie, tak, prawda? Zabrzmiały i poza Dwoma serduszkami wybrzmiał tam na czerwonym dywanie Owerek Opoczyński. To też było dla nas bardzo, bardzo nobilitujące i bardzo nas to cieszyło. Niech pani opowie jeszcze o przeżyciach samego zespołu, jeśli chodzi o nagrywanie filmu. Na pewno pozostawi tutaj tak jakieś niesamowite wrażenie na całe życie. Ja będę opowiadać o tym spotkaniu pewno jeszcze dzieciom i wnukom. Byłem partnerem Jasi Kulik, męczyliśmy razem i na próbach, kiedy Jasia już nie dawała rady, to ja mówiłem, Asia, nie bądź taka skapciała, zaczynamy od początku. I ta skapciała tak do niej przygnęło i wtedy się pobudzała i zaczynała tańczyć. Niesamowite wrażenie zobaczyć siebie na dużym ekranie, tak? W całkiem innej roli, bo całe życie tańczę, a tutaj jednak gdzieś jakieś wyzwania aktorskie. To jakbyśmy na premierze, tak cały film siedziałem i bez mrugnięcia okiem. Naprawdę niesamowite wrażenie. Zobaczyć się w innej roli ucharakteryzowanego na lata 50., tak? Tak jak mój dziadek na zdjęciach wyglądał. Zimna wojna to nie tylko najczęściej nagradzany film tego roku, ale obraz imponująco uniwersalny, doceniany już przez krytyków na całym świecie. To polski kandydat do Oscara. Trzymamy kciuki.